Za momencik rozpoczniemy pierwsze forum biznes, edukacja, rozwój, imprezę towarzyszącą dzisiejszym targom praca, kariera, rozwój dla studentów i absolwentów szkół wyższych. Witam więc przedstawicieli tych, do których to wydarzenie jest adresowane. Witam serdecznie wszystkich gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Witam tych, którzy będą to forum współtworzyli. Jedną z głównych atrakcji i zapewnieniem dużej merytorycznej zawartości będzie wystąpienie pana profesora Krzysztofa Rybińskiego, którego serdecznie witam jako... Wykład pana profesora będziemy słyszeć już za chwilę. Witam przedstawicieli władz województwa, panią wicewojewodę świętokrzyską Beatę Oczkowicz. Witam marszałka województwa Adama Jarubasa i członków zarządu województwa, wicemarszałka Grzegorza Świercza i członka zarządu Jana Maćkowiaka. Pan marszałek Maćkowiak nadzoruje merytorycznie całe to wydarzenie, które jest, nie powiedziałem tego jeszcze, organizowane przez Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Sporo będziemy dzisiaj mówili o innowacjach i o szansach na ich skuteczne wdrażanie. Witam przedstawicieli środowiska akademickiego Politechniki Świętokrzyskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z prorektorami Jackiem Semaniakiem i profesorem Januszem Królem. Witam pana doktora Andrzeja Bochuta, rektora Wyższej Szkoły Umiejętności. Także spostrzegłem, witam wszystkich zgromadzonych gości, tych pana posła Artura Gieradę nie wymieniłem. Proszę najmocniej, panie pośle, wybaczyć. Jest jedynym parlamentarzystą, który chce dzisiaj przysłuchiwać się naszej debacie, więc pozostałej 15 możemy tylko ewentualnie powiedzieć, że źle zaplanowali swój czas dzisiejszego dnia. Tak, z senatorami to będzie jeszcze 18. Nasze spotkanie, parę słów zanim oficjalnie poproszę marszałka województwa o rozpoczęcie naszego spotkania, będzie składało się z kilku elementów. Pierwszym z nich będzie wykład pana profesora Krzysztofa Rybińskiego, który myślę zachęci nas do ostrej i ożywionej dyskusji. Później zrobimy krótką przerwę, ale bardzo mi będzie zależało na to, żeby po tej krótkiej przerwie wszyscy, żebyśmy się tutaj mogli pojawić, ponieważ rozpocznie się wówczas panel, w którym oprócz samego profesora Rybińskiego, oprócz przedstawicieli i kieleckiego środowiska biznesowego i kieleckiego środowiska akademickiego, będą państwo także mogli zabrać głos, czy poprzez zadawanie pytań, czy poprzez także wyrażanie swoich opinii. Na tej części zależy nam najmocniej, więc myślę, że ona będzie też i najbardziej owocna. Jako pierwszego zabranie głosu i o uroczyste otwarcie naszego forum poproszę marszałka województwa Adama Jarubasa. Szanowni Państwo, Panie Profesorze, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Pan redaktor wspomniał już, że organizatorem tego forum jest Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Jest to taki nasz praktyczny, partnerski wkład w szóste już targi praca, edukacja, rozwój. Targi, które po raz pierwszy wspiera Urząd Marszałkowski już jako partner. Nasze forum, mam nadzieję, będzie taką bardzo dobrą, unikalną płaszczyzną do tego, aby zastanowić się nad jakością kształcenia w Polsce, nad jakością kształcenia w naszym regionie. Mamy znakomitego prelegenta, pan profesor Rybiński, autor raportu Go Global, raportu na temat innowacyjności polskiej gospodarki. Słynie z tego, że stawia śmiałe tezy, potrząsa czasem utrwalonymi, skostniałymi strukturami. Mam nadzieję, że jego doświadczenia i jego wykład będzie dobrą przesłanką do tego, żebyśmy podyskutowali i po raz kolejny zastanowili się, co możemy zmienić w jakości
edukacji w regionie, aby odpowiadała na sposób, lepszy sposób na wymogi, aktualne wymogi rynku pracy. Wiele raportów pokazuje, że właśnie takie niedostosowanie systemu kształcenia do wymogów rynku pracy jest dzisiaj podstawową przyczyną tak wysokiego wskaźnika bezrobocia w naszym kraju. Z tym problemem borykamy się bardzo, również w naszym regionie te wskaźniki są jednymi z najwyższych. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza dyskusja przyczyni się do tego, że w tym wspólnym namyśle wygenerujemy jakieś rekomendacje dla naszego środowiska edukacji, ale też będziemy dalej jak gdyby pracować w takim regionalnym partnerstwie, bo są reprezentowani dzisiaj również tutaj na sali, na tych targach przedstawiciele pracodawców, administracji i w tym kluczowym partnerstwie rzeczywiście można wiele zdziałać, aby nasza młodzież miała jeszcze lepsze perspektywy na rynku pracy i nasza regionalna gospodarka też lepiej znajdowała się dzisiaj w tych ogólnoeuropejskich, ogólnoświatowych trendach. Życzę udanej konferencji i wielu bardzo ciekawych i korzystnych, ważnych wniosków. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Panie Marszałku za to otwarcie. Pana profesora Krzysztofa Rybińskiego właściwie przedstawiać nie trzeba, bo wszyscy go dobrze znamy, przynajmniej z jego wystąpień medialnych, ale pozwolą Państwo, że jednak kilka słów powiem. I rozpocznę od przedstawienia tej cechy, czy tej właściwości życiorysu zawodowego pana profesora, która wydaje mi się powinna być mocno podkreślana w przypadku każdej osoby. Pan profesor jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Każdy z nas jest absolwentem jakiejś szkoły, podstawowej, średniej czy wyższej. I od tego, jakie są te szkoły, zależą później także i nasze szanse na dalszy rozwój. Ale teraz także kształci absolwentów i wybrał formułę, która w ostatnich czasach, można powiedzieć, nie daje łatwych gwarancji sukcesu, bo kształci absolwentów w szkole niepublicznej, które mają w związku z niżem demograficznym spore wyzwania przed sobą. Pan profesor Krzysztof Rybiński takich wyzwań się nie boi, jest rektorem uczelni Wistula. Zanim tym rektorem został, dał się poznać jako wysoki urzędnik państwowy w sektorze finansów publicznych, był wiceprezesem Narodowego Banku Polskiego, członkiem Komisji Nadzoru Finansowego, członkiem Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Wspólnoty Europejskiej, wicegubernatorem w Banku Światowym, partnerem w firmie Ernst & Young, głównym ekonomistą kilku polskich banków. Dał się poznać i myślę, że z tej strony znamy go najlepiej jako komentator spraw ekonomicznych i finansowych, jako felietonista, bloger, ale także autor i bardziej, można powiedzieć, zaawansowanych analiz ekonomicznych. Także to, co wspominał marszałek Adam Jarubas, był szefem zespołu przygotowującego w uczelni Wistula raport Go Global na temat polskiej strategii czy polskich szans na wprowadzenie innowacji. Raportu, trzeba powiedzieć, bardzo krytycznego wobec tego, co dzieje się w naszym kraju. Żeby w dwóch słowach powiedzieć, autorzy tego raportu stwierdzili, że żeby Polska mogła dogonić najbardziej innowacyjne gospodarki na świecie przez 10 najbliższych lat, powinno utrzymywać się wskaźnik innowacyjności opracowany w tym raporcie na poziomie plus 9. W pierwszym roku tworzenia tego raportu ten wskaźnik wynosił w przypadku państwa polskiego minus 8. To pokazuje, jaka jest skala tego, co ewentualnie przed nami. I jeszcze jednej rzeczy chciałbym powiedzieć a propos pana profesora Krzysztofa Rybińskiego, ta jest, której zasłynął ostatnio i można powiedzieć zasłynął światowo, co odnotowały czy Financial Times, czy CNN International. W ostatnim tygodniu pan profesor jest twórcą funduszu inwestycyjnego Eurogeddon albo Eurogeddon. Czytając to po polsku, funduszu, który chce zarabiać na załamaniu europejskiej gospodarki.
Większość polityków czy komentatorów trzyma kciuki za to, żeby gospodarka europejska nie wpadła w recesję. Pan profesor Rybiński być może jest jedną z nielicznych osób, które trzymają kciuki, by te kłopoty były coraz, by te kłopoty były coraz większe. George Soros zarabiał miliardy na kłopotach europejskich walut, funta czy franka. Być może pan profesor Rybiński za 3 lata, jak prognozuje, sam stanie się multimiliarderem, a my być może wtedy będziemy pukać do bram miejscowych urzędów pracy po to, żeby znaleźć gdzieś zatrudnienie, albo jeśli podążymy za jego radami, będziemy także krezusami. Panie profesorze, zapraszam. Czas teraz na wykład. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo mi miło, że w ten piękny, zimowy, słoneczny poranek mogę się z Państwem podzielić kilkoma refleksjami na temat tego, jak studiować, żeby mieć udane życie zawodowe. Dziękuję bardzo za bardzo miłe przedstawienie tego mojego skomplikowanego życia, ale chciałem jeszcze jedną rzecz podkreślić, która jest ważna dla młodych ludzi. Jako młody człowiek, jeszcze na studiach, pracowałem rok w Japonii jako informatyk. Potem przez kilka lat za pieniądze George'a Sorosa zresztą prowadziłem szkolenia z ekonomii dla osób z krajów postkomunistycznych, które no, nie umiały ekonomii rynkowej, tylko tą socjalistyczną. Czyli pracowałem w NGO-sach. Potem wykładałem na uczelni, potem byłem głównym ekonomistą w kilku bankach komercyjnych, potem byłem wiceprezesem NBP, potem szereg funkcji w różnych krajach globalnych, sektor prywatny, a teraz sektor wyższej uczelni. Jak mnie Państwo spytają, co ja będę robił za 5 lat, nie wiem. I taki życiorys może jest nietypowy, ale większość młodych ludzi dzisiaj ma przed sobą podobne perspektywy. To znaczy na pytanie, co będę robić za 10 lat, większość powie, może poza paroma wyjątkami, powie, nie wiem. Tak? Czyli żeby się dobrze przygotować do takiego życiorysu, trzeba umieć mądrze studiować. I to rodzi pewne wyzwania, o których dzisiaj chciałem powiedzieć. Więc jak będzie wyglądało życie zawodowe młodego człowieka za 5-10 lat? Robiliśmy badania fokusowe na mojej uczelni. Dłużej jak 5 lat to prawie nikogo nie interesuje, a dłużej jak 10 w ogóle. Nie spotkaliśmy młodego człowieka, który by w ogóle myślał o tym, co będzie dalej niż 10 lat. Czyli 5-10 lat to jest bardzo długi horyzont. Przeciętny młody człowiek nie wie, na jakie zawody będzie popyt za 5-10 lat. Żeby 20 lat temu komuś powiedzieć, że jednym z głównych sektorów, który będzie oferował zatrudnienie, to jest telefonia komórkowa, to by się opłukał w głowę. Jaka telefonia komórkowa? Przecież tego nie było jeszcze w ogóle. Za 10 lat pojawią się zawody, które będą oferowały świetną pensję, a których jeszcze nie wiemy dzisiaj, że będą istniały. Tak szybko postępuje zmiana w tym, co konsumujemy, czego używamy. Miesięcznik Science opublikował listę najpopularniejszych zawodów przyszłości. To był rolnik pionowy, osoba zarządzająca wizerunkiem osobistym, asystent na odległość, usuwacz odpadów informacyjnych jako zawody przyszłości, które będą oferowały dobre wynagrodzenie. Ich jeszcze dzisiaj nie ma, ale tak ci futuryści myślą, że takie zawody się pojawią, będą bardzo popularne. Młody człowiek bardzo często jeszcze nie wie, w czym jest dobry. Bardzo często nosi w sobie nieodkryty talent. Dlaczego? Dlatego, że polskie uczelnie nie odkrywają talentów w młodych ludziach, tylko wypełniają umysły wiedzą. A prawie każdy z nas, o ile nie każdy, ma w sobie jakiś talent. Jeżeli go nie odkryje odpowiednio wcześnie, czy to rodzice, czy uczelnia mu w tym nie pomogą, czy sam sobie nie pomoże, to bardzo często spędzi życie w sposób nieszczęśliwy, nie korzystając z talentu. Jedna z bardziej znanych producentek w Stanach musicali, zdiagnozowano u niej ADHD, jak była młoda i miano ją leczyć ciężką chemią, żeby bo nie radziła sobie na uczelni. A spotkała wspaniałego człowieka, który odkrył w niej talent, że ona stworzy wspaniałe musicale. Dzięki temu możemy się dzisiaj cieszyć wspaniałymi dziełami sztuki, można powiedzieć, i zarabia olbrzymie pieniądze. Odkryto w niej talent. Spotkała kogoś na swojej drodze, kto odkrył w niej ten właśnie talent. Większość młodych ludzi w Polsce
będzie miała problem, żeby odkryć talent. O tym będę mówił dalej, ponieważ system edukacji w Polsce nie jest nastawiony na odkrywanie talentów, jest nastawiony na wypełnianie umysłów wiedzą. Młody człowiek nie ma zbudowanych relacji biznesowych, chyba że ma tatę, mamę, wujka, który pozwala te relacje mu zbudować. Na przykład rodziny prawnicze są przykładem rodzin, gdzie takie relacje się ma, prawda? Ktoś ma tatę adwokata, no to łatwiej wchodzi w to życie i często zostaje również adwokatem. Korporacje dbają o to, żeby zawód, artykuł 17 Konstytucji, żeby zawody pewne korporacyjne były zamknięte, chociaż teraz to szczęśliwie się otwiera i minister Gowin robi dobrą robotę w tym względzie. Młody człowiek nie wie, co cenią sobie pracodawcy, no bo skąd ma się dowiedzieć? Często chodzi na praktyki do firmy, gdzie przez 3 tygodnie studiuje schemat organizacyjny firmy, a przez 3 pozostałe tygodnie kseruje na kserówce, prawda, papier. Dlatego, że nie ma odpowiedniego systemu, który by młodego człowieka plasował, szczególnie na studenta, na rynku pracy w sposób przemyślany, inteligentny. Tak, żeby ta praktyka była częścią przemyślanej ścieżki zawodowej. Nie będę o tym mówił, jak to robić, żeby to było skuteczne. Więc ponieważ ta relacja z pracodawcą jest bardzo ułomna i okazjonalna, bardzo często młody człowiek nie wie, co cenią sobie pracodawcy. W szczególności młodzi ludzie nie pozyskują pewnych kompetencji, które są bardzo cenne na rynku pracy, bo uczelnie tego nie oferują, poza nielicznymi wyjątkami. Natomiast nie są częścią jakby wymogów kurikulum i stąd pewne problemy potem na początku ścieżki zawodowej. Młody człowiek nie wie, co chce robić w życiu. Więc studiuje, bo tak go rzucił los, albo tak najbliższa uczelnia, albo kolega go przekonał, ale rzadko kiedy jest to taka przemyślana, strategiczna decyzja, że chce w życiu być, prawda, kimś i dlatego wybieram ten kierunek. No i dobra rzecz jest taka, że częściej niż koledzy z Europy chce założyć własną firmę. To pokazuje bardzo wiele badań. Są 3 narody, które świetnie sobie radzą, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Chińczycy, Turcy i Polacy. To w 3 narodach jest taka mała przedsiębiorczość naturalna. Francuz spytany, co by chciał robić w życiu, mówi, chciałbym być urzędnikiem państwowym. Świetna praca. Młody człowiek w Polsce chciałby założyć własny biznes i odnieść sukces. Nie każdy, ale zdecydowanie większy procent niż w innych krajach Unii Europejskiej. I na tym też powinniśmy bazować. To jest nasza naturalna przewaga komparatywna w stosunku do innych narodów. Małe biznesy w Polsce mogą się rodzić znacznie szybciej, lepiej i młodzi ludzie znacznie częściej chcą być biznesmenem niż dostać pracę w urzędzie marszałkowskim na przykład, tak? Czy w innym urzędzie, a we Francji, czy w innych krajach jest odwrotnie. I to jest bardzo dobrze. Jak wygląda polska typowa uczelnia? Mówię typowa, dlatego że są oczywiście i wydziały, które są wyjątkami, uczelnie, które są wyjątkami, żeby nie palcem pokazać, AGH na przykład, tak? To jest uczelnia, która potrafiła pewne kompetencje lepiej rozwinąć niż inne. Mój konkurent w Warszawie, Koźmiński, tak? Żeby nie pokazać innych, też potrafił rozwinąć pewne kompetencje, prywatna uczelnia. Także są wyjątki, natomiast typowa uczelnia ma następujące cechy, które przeszkadzają w danej karierze młodym ludziom. Nie wie, czy dobrze uczy, no bo nie śledzi ścieżek absolwentów. To teraz będzie wymóg ustawowy, pani minister Kudrycka kazała i każdy będzie musiał śledzić ścieżki, ale normalnie uczelnie na Zachodzie, te dobre, to dokładnie wiedzą, ile zarabiają ich absolwenci, gdzie pracują, utrzymują z nimi relacje i ci absolwenci dają pieniądze na uczelnie i pomagają plasować studentów na rynku pracy, absolwentów na rynku pracy. Przeciętna polska uczelnia nie bardzo wie, co robią jej absolwenci i nie robi tego systematycznie. Uczelnie nie wiedzą, czego oczekują pracodawcy, bo nie pozyskują takiej wiedzy lub rzadko pozyskują taką wiedzę. Relacja między uczelnią a biznesem jest bardzo słaba. Przy czym tu jest pewien gwiazdka dobra. Ja kiedyś prowadziłem badanie na prośbę dziekana jednego z wydziałów jednej ze znanych uczelni. Badanie kapitału intelektualnego tej uczelni. No i na formalne pytanie do władz tego wydziału, z iloma firmami są utrzymywane relacje, odpowiedź była chyba z 2. To takie relacje martwe de facto, odpisana umowa. Natomiast jak nie chciałem się w to wierzyć, więc nieformalnie mój zespół spytał sekretarki poszczególnych zakładów w tym wydziale, dokąd wysyłają faksy. Ponad 100 firm. Okazuje się, że typowy przeciętny profesor czy doktor chałturzy, wykorzystując infrastrukturę uczelnianą na rzecz prywatnych firm i jest to jego osobisty kapitał relacji, z którego uczelnia nic nie ma. Tak? I teraz pytanie, czy to jest normalne, czy tak powinno być, a w szczególności, czy studenci powinni mieć dostęp do kapitału relacji tego profesora, czy nie. Moim zdaniem tak. I to właśnie postuluję.
Uczelnia często prowadzi zajęcia z tego, co interesuje wykładowców uczelni oraz co jest często w przestarzałych programach. Te programy się zbyt rzadko zmieniają. Jak to wygląda w praktyce? Powiem Państwu, jak się na przykład studia podyplomowe robi. Tak? Parę razy uczestniczyłem w różnych radach. Ktoś przychodzi, jest problem, jest studium podyplomowe, program, dyskusja na Radzie Wydziału i wtedy zawsze dwie, trzy ręce się podniosą i taki profesor wstaje i mówi, wydaje mi się, że tutaj nie możemy zatwierdzić tego programu studiów dyplomowych, ponieważ niezbyt duży nacisk jest położony na pewną tematykę X, tematykę, którą profesor się zajmuje. No wtedy wstaje ten, który oferuje takie studia, zaprojektował, mówi, przepraszamy to niedopatrzenie, oczywiście wprowadzamy do kurikulum tematykę X, 60 godzin, bardzo ważna tematyka. No wtedy wstaje profesor Y, mówi, ale jeszcze brakuje tematyki Z, no i tak dalej. I tylko to paroduje trochę ten mechanizm, ale uczelnie w mniejszym stopniu patrzą, co na rynek pracy oczekuje i jakie kompetencje zaoferować, a w większym, jakich mają profesorów, co ich interesuje i czego oni mogą nauczyć studentów. I to się musi zmienić. Uczelnia wypełnia umysły studentów często niepotrzebną wiedzą, zamiast odkrywać talenty, kształtować kompetencje i postawy. To nikt nie zmierzył tego formalnie, ale wiedza techniczna na przykład starzeje się bardzo szybko. I nawet jest taki żart, że student trzeciego roku to połowę tego, co się nauczył na pierwszym, to może w studiach technicznych, to może zapomnieć. Tak szybko się wiedza posunęła do przodu. Na przykład techniki pracy na projektach dzisiaj, a dwa lata temu, w ogóle bez porównania. Tak? Jeżeli ja dzisiaj uruchamiam projekt, a robię szereg projektów dla biznesu, duże projekty, raport o innowacyjności, robiłem projekt, gdzie pracowałem z 15 prezesami spółek farmaceutycznych w Polsce. Wszystkie ważniejsze spółki farmaceutyczne. I oni wszyscy mieli ze mną kontakt. Nie? Teraz robiliśmy duży projekt, za chwilę będzie raport o systemie prawnym w Polsce. Wszystko mam na Dropboxie. Ręka w górę. Kto z Państwa na uczelni się uczył Dropboxa? Ręka do góry. A odwiedził mnie niedawno kolega mojego syna, 15-latek, który w Norwegii studiuje, znaczy jest w liceum. Oni tam wszyscy się uczą Dropboxa jako część alfabetu. Dropbox to jest miejsce w sieci, gdzie można dzielić się w pracy projektowej. To nic nie kosztuje, jest bardzo proste, część tego uczy w 3 minuty. Przyspiesza pracę trzykrotnie. Automatycznie synchronizuje wszystkie dokumenty na wszystkich komputerach osób zaangażowanych w projekt. Więc jeżeli się Państwo nie uczycie Dropboxa na swoich uczelniach, musicie się tego domagać od wykładowców, żeby Was tego nauczyli. Albo się samemu nauczyć. Znaczy uczelnia nie spełnia swoich podstawowych obowiązków. Jeżeli nie uczy tego darmowego trybu pracy projektowej, który jest bardzo efektywny i się rozprzestrzenia błyskawicznie po świecie. Globalnie można na Dropboxie pracować. I uczelnia jeszcze często zmusza młodych ludzi do pisania prac dyplomowych, które są absolutnie, nic nie wnoszą. Znaczy często to jest tak, że doktor się interesuje, prawda, więc mówię, to napisz mi coś, tutaj może jeszcze kawałek z tego wezmę, to mi się do czegoś przyda, albo w ogóle do niczego się nie przyda. Na uczelni Wistula w strategii mam wpisane, że za parę lat 50% prac dyplomowych na mojej uczelni ma być pracami, ma potrzeby biznesu. Czyli obowiązkiem prowadzącego zajęcia będzie takie poprowadzenie seminarium magisterskiego czy licencjackiego, żeby młody człowiek nawiązał relacje z biznesem i w ramach pracy dyplomowej zrobił kawałek realnego projektu. Podpisując te informacje o zachowaniu poufności danych i tak dalej. Ten człowiek jeszcze wcześniej będzie rok czy dwa lata wcześniej w tej firmie miał staż, więc się troszkę nauczy, co oni tam robią. Jak dwa lata staż odbędzie i jeszcze pracę licencjacką czy magisterską, wtedy ma duże szanse, że firma go weźmie, bo już dla nich coś zrobił, on się sprawdził. On nawiązał relacje z paroma menedżerami w tej firmie, robiąc coś dla nich. Więc to jest coś, co musi ulec zmianie, prawda? Żeby polska typowa uczelnia nie zmuszała do pisania tego typu prac, tylko żeby te prace miały sens. Że młody człowiek, który spędzi pół roku pracując nad czymś, nie pracował nad wycięciem z Wikipedii w odpowiedniej sekwencji odpowiednich fragmentów, tylko nad realnym projektem dla biznesu. To zwiększa jego szansę na uzyskanie pracy. Dokąd nas doprowadziło to, co ten model systemu kształcenia w Polsce? To jest wykres, który pokazuje bezrobocie wśród młodych ludzi poniżej 25 roku życia. Czerwona gruba kreska to jest Polska, czarna gruba kreska to jest przeciętna dla strefy euro. Jest jeszcze parę innych krajów, które mają poważne problemy. Proszę zobaczyć, wszyscy się zamartwiamy Hiszpanią, której bezrobocie wśród młodych ludzi przekroczyło 45%. Pod koniec tego roku będzie około 50%. Co drugi młody człowiek, w tym absolwent wyższej uczelni w Hiszpanii, będzie bez pracy. No ale cały świat się załamuje ręce nad Hiszpanią. Proszę zobaczyć, co się w Polsce działo i co się zaczyna znowu.
Myśmy mieli taki okres, lata 2001-2002, gdzie gospodarka się wolno rozwijała w tempie 1-2%, gdzie bezrobocie wśród młodych ludzi było 40-45%. Oczywiście młodzi ludzie, co zrobili, uciekli na uczelnie. Tak? Wtedy właśnie prywatne uczelnie miały swoje parę lat super hossy, bo młody człowiek nie chciał, co drugi trafiał na bezrobocie, więc tata tam parę złotych wysłupał, czy mama, i finansował studia. Potem był wzrost gospodarczy, wejście do Unii Europejskiej, to wszystko się poprawiło, a proszę zobaczyć, znowu rośnie, 26% w tej chwili jest bezrobocie wśród młodych ludzi i w ciągu najbliższych 2-3 lat, jak się skończą projekty unijne, te obwodnice się wybudują, prawda, które tutaj, jak jechałem, to widzę, że ta budowa wre, ale miejsca pracy znikną, tak? Są tymczasowe miejsca pracy, te budowy się pokończą, nie będzie miejsc pracy w sektorze budowlanym na przykład, tak jak to jest w tej chwili. Bezrobocie wśród młodych ludzi dalej będzie rosło. My wchodzimy na ścieżkę niskiego wzrostu, 2%. Ja prognozuję, że będzie recesja w przyszłym roku, ale może nie będzie recesji, może będzie 2-3% wzrostu. A to jest za mało, żeby zatrzymać ten trend. Znowu wchodzimy w okres dramatycznie wysokiego bezrobocia na rynku pracy wśród młodych ludzi. Oczywiście młodzi ludzie w Polsce są bardzo dynamiczni. Wyjadą. Tak? Nie będą siedzieli na bezrobociu, po prostu wyjadą. Kraj znowu straci dużą część kapitału intelektualnego, który mógł zagospodarować. Tam będą płacili podatki, tam będą zakładali rodziny, mieli dzieci. Ale to nie tylko. Są inne konsekwencje tego stanu rzeczy. Jest bardzo znany raport zespołu badawczego profesora Czapińskiego, Diagnoza społeczna. Diagnoza społeczna co 2 lata się ukazuje, ukazała się w listopadzie zeszłego roku. I zawiera szereg bardzo ważnych wniosków dla młodych ludzi. W ogóle na temat nie było debaty, bo u nas się media interesują czym innym, prawda? Czy jakie buty się nosi w tym sezonie, albo kto z kim się spotyka teraz, z kim się rozwiódł, to nas interesuje. A nieważne sprawy, szczególnie dla milionów młodych ludzi. Co było w tym raporcie, co się nie przebiło do mediów, a powinno? Spada premia za edukację wyższą. To spada dramatycznie. Osoby licencjatem i magistrem już w zasadzie nie zarabiają więcej niż osoby z wyższym średnim wykształceniem. Magister stracił prawie zupełnie na znaczeniu. Czyli te osoby, które szły na studia, mówiąc, będę dużo zarabiał, to Diagnoza społeczna pokazuje nieprawda. Często niestety średnie z dobrym fachem daje lepsze perspektywy niż wyższe, takie jakie mamy dzisiaj. Bo tak nie powinno być, ale tak niestety jest. I mamy to na danych pokazane w Diagnozie społecznej. Zachęcam, ona jest cała publicznie dostępna. Można przeczytać. Ciekawe jest to, że jest dewaluacja dyplomu magistra w sektorze publicznym przede wszystkim. Czyli sektor publiczny nie płaci istotnie więcej magistrowi niż niemagistrowi. W prywatnym troszeczkę ta różnica jeszcze jest, się utrzymuje. Doktorat nabiera znaczenia, stąd taki jest, mnóstwo młodych ludzi chce robić doktorat, to on się zaraz dewaluuje tak samo. Jak będziemy dalej kształcili doktorata, jak teraz magistra, no to się szybko zdewaluuje. Znaczy jest pytanie, że jest to, że publiczne wykształcenie nie ma znaczenia, to co ma znaczenie przy promocji pracownika? Ja się na tym dobrze nie znam, ale to jest ciekawe. No i te tendencje zostały zauważone przez młodych ludzi. Po raz pierwszy od wielu lat w Diagnozie społecznej pokazano, że odsetek młodych ludzi w wieku 20-24 lata, którzy chcą studiować, spadł. No bo młodzi ludzie widzą, pytają się starszych kolegów, ile zarabiasz po studiach, a tyle i tyle. No? 1800, 1600. No to po co będę studiował, to idę do roboty od razu. Tym bardziej, że reforma emerytalna idzie, jak się od razu pójdzie do pracy, to składki się szybciej płaci, nie trzeba pracować do 70, można trochę wcześniej, może przestać. Tak? Żartuję. Więc sytuacja jest dramatyczna. Znaczy, jak się patrzy na obiektywne dane z rynku pracy, z diagnozy społecznej, z tego, co oferuje wykształcenie dla młodego człowieka, to informacja jest taka, że niewiele. Jedna dobra informacja jest taka, że żeby zostać bezrobotnym, to osoby z wyższym wykształceniem mają mniejsze szanse zostania bezrobotne. Czyli dużo więcej nie zarabiają, ale mogą łatwiej utrzymać pracę. Są bardziej elastyczne i znaleźć pracę. I to jest ten plus. Osoby bez wyższego wykształcenia, wśród nich bezrobocie jest znacznie większe. I my w Polsce sobie tworzymy taki model, jak na tym wykresie po lewej. Kiedy młody człowiek nie może znaleźć pracy, studiował na 2 fakultetach czasami, bardzo ciężko i 1500 brutto, prawda? Albo w ogóle bez pracy. I to zjawisko będzie się nasilało w najbliższych latach, bo to widać już po trendach, które się rodzą oraz po perspektywach polskiej gospodarki. To co zrobić, żeby to nie ten model był dzisiaj obowiązujący, czyli zdesperowanego młodego człowieka, który musi wyjechać na zmywak do Londynu znowu, tylko żeby to był człowiek sukcesu. To jest okładka Business Weeka. Młody chłopak, który zrobił serwis dig.com, nie wiem, czy ktoś diga używał, czy nie. W Polsce jest wykop, prawda? Tam to się dig nazywało.
zarobił 600 milionów dolarów w 18 miesięcy. Oczywiście w Stanach zarobił, tam jest inny ekosystem, który wspiera młodych ludzi z pomysłami. U nas jakby ktoś wymyślił diga na uczelni, poszedł z tym do profesora, to nie wiem, jakby to się skończyło. Zależy, jakby trafił, prawda? Na jakiego profesora by trafił. Natomiast my musimy w końcu się obudzić i powiedzieć, że ten model po lewej stronie, młodego człowieka, którego jedyną szansą jest zmywak w Londynie, to nie jest model rozwoju dla Polski. My musimy nauczyć się tworzyć tutaj, na styku uczelni i biznesu, miejsca pracy, które pozwolą młodym ludziom tutaj zarabiać dobre pieniądze, płacić podatki, składki, mieć udane życie i dzieci jeszcze, bo dzisiaj posiadanie dziecka jest aktem niesamowitej odwagi. Jak się zarabia 1500 zł i trzeba mieć dziecko, ile kosztuje dziecko, a jeszcze przedszkola coraz droższe i tak dalej, to jest naprawdę akt niesamowitej odwagi. Więc to się musi zmienić. I to się zmieni. Tylko pytanie, czy szybko, tu i teraz, od razu, czy znowu 5 lat pogarszania się tej sytuacji, zanim ktoś się obudzi. Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Potrafię zdiagnozować, co trzeba zmienić, ale trudno mi ocenić, dlaczego przez 20 lat żeśmy nie zrobili tych zmian. Mówię o całym okresie 20 lat. Natomiast ja mam przyjemność wykładać na Uniwersytecie Dzieci. Jest taka organizacja pozarządowa, która pozwala, żeby na wykłady profesorów akademickich przychodziły dzieci i zapraszają różnych ludzi z fizyki, z ekonomii, z finansów, z biologii. I tam profesor wychodzi uczelniany i z prostym językiem dzieciakom, setka, dwie setki dzieci na auli, opowiada fajne rzeczy. Ja prowadziłem wykład dla dzieci w wieku 10-12 lat, 9-13 może tak tam szerzej, bo tam młodsi i starsi też przychodzili, na temat finansów. Puszczałem w obieg na przykład banknot Zimbabwe o nominale 10 trylionów dolarów. Niesamowite, dzieciaki aż wypieki miały z emocji. Miały w rękach 10 trylionów dolarów, prawda? Tam była taka inflacja. Zrozumiały, co to jest inflacja. Na moje pytanie, czy są pytania, 100 rąk. Znaczy nie było dzieciaka, który by nie podniósł. Tak? Czy są pytania? Bum, 100 rąk. Prowadziłem wykłady w Polsce na wielu bardzo dobrych uczelniach w polskich rankingach, bo międzynarodowych to nie ma uczelni polskich prawie. Na pytanie do studentów, wszystko jedno, którego roku, są pytania? Żeby tylko mnie nie wyrwał, bo jeszcze coś głupiego powiem. To co się takiego dzieje między wiekiem 10-12, kiedy młody człowiek po prostu jest, i oni nie tego, że zdają, krzyczą, profesor nie ma racji, profesor się pomylił, w ogóle inaczej jest, tak nie jest w ogóle. Krzyczą, mają tą energię w sobie, to coś. Mija 10 lat, 12 i młody człowiek jest wyprany zupełnie z energii, z odwagi, nie ma tego. Tak? To co z takiego z młodym człowiekiem robi system edukacji? Każde dziecko, które się rodzi, potrafi pływać. Każdy. Tak ma to po prostu ma. I albo ten noworodek, potem niemowlak będzie, podtrzyma się w nim tą umiejętność, albo minie rok, półtora i on już nie umie pływać, trzeba się w drugiej klasie podstawówki, każdy od zera musi startować. Więc ja to jest slajd z tego raportu o innowacyjności, który prezentowałem rok temu niecały, który pokazuje, że my w Polsce zamiast kultywować naszą naturalne zdolności, które w Polsce mamy czasami lepiej rozwinięte niż w innych krajach, i to u dzieci widać, to system edukacji od podstawówki po studia morduje, zabija, niszczy w młodym człowieku to, co jest bardzo wartościowe. Energię, optymizm, entuzjazm, w zamian wypełniając umysły młodych ludzi często niepotrzebną wiedzą. Zupełnie zbędną, bo ona w Google jest po prostu, tylko trzeba umieć do niej sięgnąć. I to się po prostu musi zmienić, bo inaczej będą poważne problemy, a początki tych problemów pokazały. Jak to zmienić? Dobra wiadomość jest taka, że nie potrzeba żadnych pieniędzy. To wszystko się da zrobić bez pieniędzy. Nic, o czym tutaj mówię, nie wymaga wydania ani złotówki, euro z funduszy unijnych, ani dolara z pomocy międzyrządowej amerykańskiej. Wszystko bez pieniędzy można zrobić. Tylko trzeba się zastanowić, jak to zrobić i wdrożyć. Uczelnie muszą się stać miejscem, gdzie młodzi ludzie odkryją swój talent. Czyli model interakcji wykładowcy ze studentem musi się zmienić. To nie jest nadawanie z katedry, młody człowiek słucha i notuje, tylko to musi być większej interakcji. Może młody człowiek miał szansę ujawnić swój talent. Musi się pojawić bizuka. Ja takie, stworzyłem takie słowo, to jest... To nie ma cel, czyli copyright, a może być powinno.
Połączenie biznesu i nauki, czyli bizuka. Mówiłem o tym. Prace dyplomowe powinny być częścią realnych projektów robionych dla biznesu. Studenci powinni być zaangażowani w projekty badawcze robione dla biznesu. Powiedziałbym brutalnie, teraz jest Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Będę mówił o tym, co władza może. Nie dawałbym pieniędzy uczelniom, albo dawałbym znacznie mniej, jeżeli studenci nie są angażowani w projekty badawcze dla sektora prywatnego. Po prostu. Nie angażujesz studentów, nie dostaniesz forsy. I wtedy się profesor jeden z drugim musi ruszyć i zaangażować studenta w projekt badawczy. Bo nie dostanie forsy. To jest bardzo proste. Pieniądze będą te same, tylko one wymuszą zachowania uczelni, które, na których nam wszystkim bardzo zależy. Edunes, edukacja i biznes. Po drugiej stronie zlepek słów. Uczelnie muszą wyjść i poprosić właścicieli firm, prezesów firm, członków zarządów o to, żeby przychodzili na uczelnię i prowadzili zajęcia. Ale on mnie z pensum okradnie, ja ledwo mam moje 210 godzin, a jeszcze 30 mi zabiorą i co, nie wyrobię pensum. Pensum jest bzdurą, pensum jest w ogóle niczego niepotrzebne. Przez to, że jest pensum, to słabi ludzie prowadzą mnóstwo słabych zajęć dla studentów. Prezesi firm, szczególnie tych, którzy niesie sukces, oni mają wewnętrzną potrzebę, żeby pójść i się podzielić sukcesem z młodymi ludźmi. Zadzwoniłem do Leszka Czarneckiego, mówię, Leszek, wpadnij na uczelnię, zrób wykład dla młodych ludzi, z przyjemnością. Człowiek, który dwa razy został miliarderem, nie raz, dwa razy. Raz sprzedał biznes od zera, drugi raz został miliarderem, w euro, nie w złotych licząc. I on ma wewnętrzną potrzebę, żeby przyjść i uczyć młodych ludzi, jak się robi biznesy. Ja takich mam kilkunastu biznesmenów, którzy chętnie przyjdą i zrobią wykład. I nie ma nic lepszego, niż się uczyć biznesu od tego, kto zrobił ten biznes. Bo akademik najwyżej może książkę wyrecytować, prawda? A ten, co robi biznes, wie, co jest ważne, co było kluczowe, jakie są ryzyka, których się nie pisze w książkach, o których młody człowiek, z którym będzie miał do czynienia. Biznes musi przyjść i zacząć robić edukację. I biznes chce to robić, z przyjemnością przyjdzie, tylko trzeba go zaprosić. U mnie na uczelni, niezależnie od kierunku, każdy student ma zajęcia stworzenia, prowadzenia własnej firmy. I te zajęcia prowadzi człowiek, który założy 5 albo 6 własnych firm, nie akademik, który wyrecytuje. Młody człowiek musi płacić ZUS, żeby się zarejestrować, trzeba pójść do lokalnego GUS-u i tak dalej, nie, nic z tych rzeczy. No? Człowiek, który założył kilkanaście biznesów, pracował w Finlandii kilkanaście lat, on uczy młodych ludzi, co jest ważne, żeby ten biznes się udał, jak się motywować wewnętrznie, jakie relacje nawiązywać, jak je nawiązywać, jak je podtrzymywać, jak skutecznie sprzedawać swoje produkty, co jest ważne, żeby się udało. No i są zajęcia, jak prowadzić biznes, ale właśnie jak książkowo, prawda? Firma się otwiera, prawda, jedno okienko i tak dalej. To nie o to chodzi. Jak sobie radzić ze stresem? Przy założeniu biznesu stres jest bardzo ważny. Jak zarządzać stresem, tak, żeby sobie poradzić, bo to jest często bardzo ważny problem. No i zajęcia z miękkich kompetencji. To jest coś, czego w ostatnich badaniach Instytutu Badań Edukacyjnych, które robiła, była wiceminister pracy, ta, co w ciąży krzyczała zambonę na posłów, Chłoń Dominczak, prawda? W jednej z gazet dwa dni temu był skrót tego badania. Wyszło, że pracodawcy cenią sobie bardzo mocno miękkie kompetencje, których uczelnie prawie w ogóle nie oferują. Kto się uczy, może poza wąskimi kierunkami, zarządzania projektami? Ale nie Prince 2, prawda, i taką książkę wielką, żeby się, tylko naprawdę te minimum, które trzeba wiedzieć, tak? Plus przetrenowanie tego na jakichś dwóch, trzech praktycznych projektach. O tym Dropboxie przypominam jeszcze raz, tak? Dropbox, zarządzanie projektami na przykład. Jeżeli są takie, to widziałem, że pani rektor poniosła rękę, to chwała. Że są uczelnie, które oferują, to jest absolutnie kluczowo ważne. Młody człowiek na starcie nie wie, co jest kamień milowy. Tak? Nie, co jest zarządzanie ryzykiem albo tolerancja w projekcie. Tolerancja dla ryzyka powinien wiedzieć. Dobrze, że coraz częściej prace projektowe są w grupie ludzi, tak? Bo do tej pory, jak się próbowało wprowadzić system oceny taki, że oceniamy 4 osoby na raz, to by odpowiedź, no nie da się, przecież to będzie jeden się narobi, a trzech będzie freeriding uprawiało, nie da się tego zrobić. Dobrze, niech w 20% przypadkach to będzie tak, że jeden robi, a trzech udaje. Tak, ale w tych 80% przypadków młodzi ludzie się nauczą współpracować, robić razem projekty. Bo w życiu zawodowym dorosłym nie ma indywidualnych zadań, są zawsze projektowe, zawsze grupa osób to robi. Tak? No chyba ja jako felietonista sam piszę felietony, ale to jest prawda, to takich ludzi jest niewielu, co piszą sobie felietony sami. Zawsze jest praca grupowa i uczelnia powinna tego nauczyć. Miękkie kompetencje, umiejętność prezentacji. Tutaj mam taki projekt, chciałem go zaprezentować. To jest standard. Ja wysłuchuję kilkadziesiąt osób rocznie, u mnie nikt nie zalicza na teście. Każdy, to jest 3-4 osobowe zespoły, mają zrobić prezentację, powiedzieć dlaczego, uzasadnić i w 10 minut mają to zrobić. No bo nikt nie ma czasu w zarządzie spółki słuchać kogoś dłużej niż tam
kwadrans, prawda, bo ma dużo spraw na głowie. Czyli praca zespołowa, dobra prezentacja z wnioskami i jeszcze w krótkim czasie. Umiejętność komunikacji i autoprezentacji jest absolutnie kluczowa dla młodego człowieka. Uczelnie, poza nielicznymi wyjątkami, tego nie oferują. To się musi zmienić. I postawy jeszcze życiowe. Pracodawcy cenią sobie postawy człowieka zaangażowanego, otwartego, odważnego, pomysłowego, a nie kogoś, komu wypełniono umysł toną niepotrzebnej wiedzy, którą trzeba od nowa wyzerować i od nowa nauczyć młodego człowieka, co jest w tym danym biznesie ważne. Co jeszcze? To nie jest takie trudne, ja to już robię po raz trzeci. Tworzyć specjalności pod potrzeby konkretnej firmy. Mamy przykład firmy, która przychodzi i mówi, ja potrzebuję 20 studentów o takich kompetencjach co roku. To jest firma, która w 80 krajach ma swoje towary sprzedaje. I my im wykształcimy dokładnie takich. Co mają znać? Turecki, hiszpański, informatykę i coś jeszcze. Jak ma taki zestaw kompetencji, to po prostu wie, że z prawdopodobieństwem 90%, jak jest w tej grupie 20, 30, to on dostanie tą robotę w tej firmie. I to można tego bardzo wiele stworzyć. Biznesy z przyjemnością w to wejdą, dlatego że to ogranicza koszty rekrutacji. Bo uczelnia część kosztów rekrutacji HR-owskich bierze na siebie. Młody człowiek wychodzi, miał 2 albo 3 staże, kompetencje, które są potrzebne, specjalność, która jest w tej chwili potrzebna, gwarancja pracy praktycznie, no chyba, że będzie jakiś krach rynkowy. Tak? To można tego, to workami można te specjalizacje tworzyć pod potrzeby konkretnych firm lub grup firm, jeżeli jedna firma jest za mała. Uważam, że trzeba oceniać kadrę także pod względem ilości i wartości relacji biznesowych przyniesionych na uczelnię. O czym mówiłem wcześniej, że uczelnie się wykorzystuje, żeby chałturzyć, ale profesor, doktor powinien relacje biznesowe swoje przynieść na uczelnię. W te relacje biznesowe wpleść studenta. Jak mam 10 na seminarium magisterskim, to ja im porozumieję relacje biznesowe, ja ich będę plasował na rynku pracy. Ja muszę za nich odpowiadam. Nie zabronił pracę magisterską, idzie, jest bez roboty. To jest wstyd dla mnie. Tak? Ja muszę moje relacje biznesowe wykorzystać do tego, żeby mu pomóc zaczepić się na rynku pracy. I z tego należałoby rozliczać. Ja byśmy stworzyli kiedyś dla pani minister Kudryckiej metodologię oceny uczelni, wykorzystując metodę kapitału intelektualnego. Ale to, gdyby to wdrożono, to było trzęsienie ziemi, więc nie wdrożono tego. Aktywnie poszukiwać zleceń. Uczelnia musi. Tak? Badania, ekspertyzy, usługi szyte na miarę w sektorze biznesowym. Nawet uczelnie publiczne za chwilę będą miały problem z pieniędzmi, bo demografia brutalnie puka do drzwi. Trzeba będzie wyrzucać profesorów z roboty. Albo degenerować deficyty. Jest przykład dużej uczelni, bardzo znanej w Polsce, która ma problemy finansowe. Publicznej. A prywatne będą padały jak muchy, jak się nie zmienią. To za 10 lat połowa uczelni prywatnych, które nie będą na wysokim poziomie, padnie. No, to jest, ale tu publiczne też muszą się z tym zmierzyć. Sposób, żeby przetrwać, zbudować relacje z biznesem. Tak? Bizuka czy Edunes, to jest sposób na przetrwanie. No i nauczyć się mówić językiem biznesu. To jest dramat. Język akademicki biznesu to jest po prostu tyle od siebie. Tak? To jest, ja kiedyś prowadziłem chyba największy projekt w Polsce. Dotyczył największej liczby pieniędzy. Zatrudniłem najlepszych matematyków finansowych w Polsce, oni są na poziomie europejskim, do zmiany sposobu inwestowania rezerw dewizowych w Polsce. 60 miliardów dolarów dotyczyło tego ten projekt. Czyli jak inaczej inwestować, żeby wygenerować więcej pieniędzy dla państwa? Bo to było inwestowane bardzo bezpiecznie, ale bardzo mała dochodowość. No i matematycy dostali zlecenie, za 2 tygodnie mam telefon, proszę przyjść na Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest. No i myśmy przyszli. Ja, mój cały zespół, dealerzy, prawda, dyrektorzy, ci co sprzedają, kupują te miliardy euro, dolarów. Usiedliśmy w ławce, oni rozsuwają taką tablicę na 4 metry i tam jest taka całka, jedna, druga, robaczki, no, na delta mi na końcu, tam ze 4 razy, taki wzór na 4 metry, jest, zrobione. Aha. Usiedli teraz 600 tysięcy, czy tam ile tam się mi płacili, już nie pamiętam. Oni zrobili, tak? Bo oni faktycznie rozwiązali koncepcyjnie nasz problem, powiedzieli, to już jest gotowe, tylko od momentu, kiedy ten wzór, żeśmy przerobili na technikę inwestowania, przetestowali, wdrożyli system zarządzania ryzykiem i tak dalej, minęło ponad rok czasu, myśmy zarobili dla kraju 1 miliard euro więcej niż normalnie, dzięki zmianie sobie inwestowania, co się opłaciło. Czyli ta honorarium, co oni wzięli, to było drobiazg, porównując z tym, co kraj zyskał na tym. Ale tylko pokazuje, że my się komunikować nie umiemy. Matematycy po prostu już dla nich była robota wykonana, tak? Wzór na 4 metry. Weźcie sobie, myśmy wam nasze problemy rozwiązali. Biznes i nauka się musi nauczyć mówić tym samym językiem. To jest język projektów, deadline'ów, kamieni milowych, potrzeb klienta, a my mówimy zupełnie innymi językami. Ten projekt się udał tylko dlatego, że ja matematykę studiowałem wcześniej. Ja potrafiłem tłumaczyć z języka matematyków na język moich dealerów w dealing roomie w Narodowym Banku Polskim. Bo tak to by się po prostu nie było szans. Więc potrzebny jest broker relacji, który będzie tłumaczył albo próbował przybliżyć biznes do nauki.
Bo przecież profesor to nie ma deadline'ów żadnych, on sobie pisze. Ważne, że ktoś tam czeka na coś, on sobie pisze i pisze, prawda? Trochę może wykrzywiam. Studenci jak się powinni zmienić? Wymagać. Nie ma bezpłatnych studiów. Za bezpłatne studia, tak zwane na uczelniach publicznych, płaci podatnik. Tak? Więc student jak przychodzi na uczelnię, za nim idą pieniądze, on ma wymagać. Ja oczekuję od uczelni, że po skończeniu tej uczelni będą kompetencje, które mi są potrzebne na rynku pracy. I uczelnia ma wiedzieć, jakie są kompetencje, ma mi ich dostarczyć. Kropka. Macie się domagać tego. Bo wy przynosicie na uczelnię pieniądze. Nie są bezpłatne studia. Tak? Za to płaci się potężne pieniądze, podatnicy płacą. Na prywatnych uczelniach oczywiście jest, płaci się czesne i też się wymaga. A tutaj się płaci podatnik. Domagać się. Domagać się jakości, bo idą potężne pieniądze. Nauczyć się uczyć. Czyli nie bez sensu jest wkuwanie, wypełnianie umysłu wiedzą, która za chwilę będzie niepotrzebna, tylko nauczyć się takich kompetencji, które pozwalają być elastycznym. Większość z was, młodych ludzi na tej sali, zmieni pracę, nie tylko miejsce pracy, ale rodzaj zawodu, 3-4 razy w ciągu życia, może więcej. Tak jak ja, od informatyka po wicegubernatora Banku Światowego, tak? A po drodze jeszcze byłem nauczycielem akademickim, pracownikiem NGOsa, zupełnie z innej bajki, tak? Od informatyka do ekonomisty. Większość z was już miała podobne ścieżki zawodowe, trzeba się nauczyć uczyć, być elastycznym. Pozyskać wiele miękkich kompetencji. Sztuka komunikowania, takiego wiarygodnego, patrząc się w oczy, z uśmiechem, z energią. To jest ważne. Tutaj mam taki projekt, który chciałem przedstawić, to się nie sprzeda. Budowanie relacji jest równie ważne, a czasami ważniejsze jak wiedza. Trzeba budować kapitał relacji i uczelnie powinny pomóc zbudować młodemu człowiekowi kapitał relacji poprzez te mechanizmy, o których mówiłem. I wy powinniście, jako młodzi ludzie, się też na tym skupić. Wychodząc z uczelni, trzeba mieć zbudowany pewien kapitał relacji z biznesem najlepiej, albo z otoczeniem, tak? Może być sektor publiczny również, jeśli ktoś ma takie marzenia. Uczelnia powinna w tym pomóc, a młody człowiek powinien nad tym pracować. Czyli piątkowy uczeń, który ma średnią 5.0, a nie zdobył żadnych relacji na wyższej uczelni i jest absolwentem, jest ułomnym studentem, mimo że ma wysoką średnią. Bez kapitału relacji z tą wysoką średnią może być bezrobotnym z wysoką średnią, po prostu. Bo biznes wcale nie potrzebuje najwyższych średnich, potrzebuje ludzi, którzy mają w sobie to coś, wnoszą wartość do biznesu. Trzeba zmusić prowadzącego zajęcia, żeby was wsparł swoim kapitałem relacji, o czym mówiłem, traktował jako klientów, a nie jako petentów. Tak? Student to jest klient, który przychodzi i płaci. Musi być obsłużony jak klient. I trzeba tego wymagać. Ja jestem klientem, ja muszę się nauczyć, zdać, ale wymagam. Klient będzie zadowolony tylko wtedy, jak po studiach znajdzie dobrą pracę, bo założy firmę i odniesie sukces. Tak? I to jest właśnie zadowolony klient, czyli student. I powinien tego wymagać. Co powinna władza? Władza powinna dostarczyć rzetelnych miar jakości uczelni. Tak, żeby młody człowiek wiedział, która uczelnia jest dobra, która jest zła. My nie mamy dzisiaj rzetelnych miar jakości uczelni. Bo dlatego, że nie mierzy się kluczowych rzeczy. Ilości jakości relacji uczelnia-biznes się nie mierzy. Ilości projektów badawczych pozyskanych przez uczelnię dla biznesu się nie mierzy. Rzetelnie się nie mierzy, to powinno być rzetelnie mierzone. Nie mierzy się gęstości relacji między uczelnią a biznesem. To jest bardzo ważne, kluczowo ważne. Trzeba zmienić metody. Jest Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, który zaproponuje zaraz nową metodę oceny uczelni. Ja patrzyłem na zestaw osób, tam są wybitni profesorowie, ale nie ma żadnego prezesa żadnej prywatnej firmy. W Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych nie ma żadnego przedstawiciela sektora prywatnego, który by pilnował interesów sektora prywatnego. Czyli żeby uczelnie mierzyć w taki sposób, żeby sektor prywatny wiedział, które są dobre. Będzie po staremu, moim zdaniem. Władza powinna być brokerem relacji między biznesem a uczelniami, ale nie tak, żeby były martwe umowy, setki umów podpisane, tylko funkcjonujące relacje, które generują, uwaga, pieniądze, nie patenty, nie umowy, nie bankiety, generują tylko pieniądze, czyli ile z tych relacji, milionów złotych, wynika realnych projektów zrealizowanych. I władza może, i to jest jedna z niewielu metod, które działa, władza, jeżeli ma projekty do zrealizowania, to może je albo bezpiecznie dla siebie zlecić, tutaj mówię o moich dawnych kolegach, wielkim firmom doradczym. Ja widziałem strategie województw opracowane przez firmy doradcze, 1,5 miliona złotych chyba, taki projekt. Nie w Świętokrzyskim, w innych województwach, bo robiłem audyt pewnych rzeczy. To samo można zlecić zespołom badawczym albo firmom i kazać im zatrudnić studentów. Mają się to robić ze studentami.
tak żeby wciągać studentów, młodych ludzi w realne projekty, gdzie popyt generuje sektor publiczny. Ponieważ sektor publiczny może generować popyt na innowacje, popyt na kompetencje, które są potrzebne młodym ludziom, żeby ich wciągać w czasie studiów w taki typu projekt. I to władza może, ma na to pieniądze. Czyli podsumowując, trzeba przejść od modelu ZZZ, zakuj, zdaj, zapomnij, to młodzi ludzie wiedzą, do Bizuki i Edunesu. Jak to się uda zrobić, to my za parę lat nie będziemy mieli w Polsce problemu bezrobotnych młodych ludzi. Ludzie będą znajdowali pracę, będą mieli kompetencje potrzebne biznesowi i będzie wielki sukces. I teraz test. Jest czas może na jedno, dwa pytania. Proszę bardzo. Mówi, o jest, jedno bardzo. Już myślałem, że będzie jak zwykle, tak? Bardzo proszę. Panie profesorze, przede wszystkim chciałam serdecznie panu podziękować, ale jednocześnie wyrazić wielki żal i pretensje do pana. Mam do pana żal o jedno. O to, że pan nie uczy Polaków tego innego myślenia. Bo to, co pan mówił, to właściwie jeśli by pan zapytał, kto się z panem zgadza, to tutaj nie byłoby osób, które się nie zgadzają. Natomiast mam do pana jedno pytanie. Dlaczego tak ciężko zmienić naszą mentalność i to nasze myślenie, to nasze przywiązanie do przeszłości, nawet kiedy wiemy, że ta przeszłość jest niezbyt dobra? I co zrobić, żeby rzeczywiście studenci mieli większy udział w kształtowaniu programów nauczania, żeby po prostu wyrażali swoją opinię na temat kształcenia? Pretensje przyjmuję, chociaż mam swoje już trzy stałe kolumny w trzech gazetach ogólnopolskich, więc staram się przelewać na papier te moje przemyślenia, ale być może można zrobić dużo więcej. Natomiast opór struktur w sektorze publicznym, zaraz będzie raport o roli grup interesów w stanowieniu prawa w Polsce. 1366 ustaw, zbadanych 22 lata chwalenia prawa. Pierwszy taki raport w Polsce, uczelnia zrobiła moja, zresztą szefem służby badawczego, i tam pokazuje, jak silną grupą interesów jest administracja publiczna. Ale tu mówimy o uczelniach. Uważam, że równie silną, na przykład to wychodzi w badaniach, równie silną grupą interesów jest środowisko akademickie, które żyje sobie wygodnie w miarę, dostało jeszcze ekstra pieniądze z Unii Europejskiej, budują biblioteki, nowe budynki. No przy takiej demografii wśród młodych ludzi w Polsce to pyta się, kto tych nowych budynkach będzie studiował za 10 lat, no ale to jeszcze jest inne pytanie. Ale nie opłaca się po prostu. Tak? Tak długo jak się nie opłaca zmiana systemu, bo obecny jest dobry dla tych, którzy w nim funkcjonują, to się go nie zmienia. Więc dlatego apelowałem publicznie i w strategii szkolnictwa wyższego 2020, którą dla pani Kudryckiej mój zespół badawczy przygotował, postulowaliśmy wprowadzenie do systemu bodźców finansowych, które by wymusiły zmiany. Dopóki takie bodźce się nie pojawią, to uczelnia się nie opłaca. Jak profesor może sobie dobrze dorobić, wziąć pensję profesora, nie wiem, 6 tysięcy złotych i nachałtużyć za kolejne 10 czy 15, ma 20 miesięcznie, co się będzie wysilał? Studentów młodych. Trzeba pozadzwonić do paru znajomych prezesów czy parunastu i zamiast wyhałtużyć samemu, powiedzieć: słuchaj, mam tu takich 5 świetnych młodych ludzi, weź tego na praktykę, weź tamtego na praktykę, może ci się przyda, prawda? To trzeba się wysilić, a tak to się pohałtuży jak zwykle, albo pouczy się w paru, trzech uczelniach się pouczy, prawda? Nie, teraz to rektor może nie wyrazić zgody, się uczyło, zrobi się dwie hałturki co 3 miesiące jedną i jest okej. Okay. Dopóki nie wprowadzi się nowego systemu bodźców, który poruszy tą skostniałą strukturę akademicką, to nic się nie zmieni. A ja oceniając kierunek działań, który przyjął Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, bo to mnie bardzo interesuje, zobaczyć jak te uczelnie będą oceniane, nie widzę jakościowych zmian. Moim zdaniem towarzystwo się dogadało, jak w przyszłości rozsmarować te pieniądze, które do tej pory szły na uczelnie z budżetu, tak żeby generalnie nikt za bardzo nie oberwał, żeby zostało po staremu. Nie zostanie po staremu. Więc potrzebny jest ktoś, albo w regionie, albo w centrali, czyli minister czy premier, kto podejmie trud przełamania oporu grupy interesów, jaką jest środowisko akademickie, tym profesorskie w szczególności. Pani Kudrycka próbowała, ja to obserwowałem od środka, bo 2 lata dla niej pracowałem, robiąc tą strategię, i widziałem, jak obijana miesiąc po miesiącu traci chęć i zdolność i możliwość zmian. I moim zdaniem to się nie zmieni.
albo będzie jakiś poważny protest, tak jak przy ACTA, nie? Młodzi ludzie zaprotestują w końcu, wyjdą na ulicę, że chcą mieć inne uczelnie, do czego zachęcam zresztą. Albo bezrobocie sięgnie 50%, już będzie wszyscy zobaczą, że młodzi ludzie są bezrobotni, trzeba coś zmienić. Albo się pojawi lider, który powie dość, tak? Te reformy są potrzebne. I to można zrobić w regionie również, tak? To nie tylko w centrali. Regiony też mogą odgrywać w tym istotną rolę, moim zdaniem. Ale potrzebne są zmiany. Tam jeszcze z tym młodym ludziom i potem dla pana. Panie profesorze, ostatnie pytanie, bo później mamy całą część dyskusyjną, więc... Panie profesorze, w 2010 roku pisał pan w Newsweeku, że jeśli Polska nie będzie robić reform, czeka nas rychły krach gospodarczy. Kiedy to nastąpi? Nie mam kryształowej kuli ani czarnego kota. Natomiast zwracam uwagę na to, że polska gospodarka będzie miała poczwórne uderzenie w przyszłym roku. Nie w tym. Bo media różnie piszą, Super Express czy Fakt, powiedział, że Rybiński w 2012 roku przewiduje recesję. Nic takiego. Ja 1 stycznia tego roku napisałem moją prognozę. Mówię, to jest ostatni w miarę dobry rok. Mamy szczyt wydatkowania środków unijnych, 80 miliardów złotych. A potem będzie rok 2013. Wydatkowanie unijne z 80 miliardów spada na 40-50 o połowę. My teraz jesteśmy na sterydach. Pompujemy co roku w gospodarkę 80 miliardów złotych z pieniędzy unijnych. No więc jak to zabierzemy, no to nagle się okaże, że ci trudniej biec szybko, czy wycisnąć więcej na sztandze. Dwa, recesja w strefie euro, z opóźnieniem do nas przyjdzie, z pewnością. Trzy, po 4 latach rozwiązłości fiskalnej Jacek Rostowski w końcu zaczął oszczędności. Naprawdę minister finansów zaplanował oszczędności. W najgorszym możliwym momencie, jak gospodarka zwalnia, to oszczędzamy, to by zwolni jeszcze bardziej. Po raz pierwszy od 20 lat liczba zatrudnionych w administracji publicznej spadła. Czyli faktycznie ja śledzę dane GUS-u, faktycznie są oszczędności. I 4 podatek CO2. Jeżeli wejdzie, a chyba wejdzie, to jest tak samo, to uderzy w gospodarkę tak, jakby podatek CIT podniósł o połowę, mniej więcej. 15-18 miliardów złotych. 4 rzeczy naraz nas uderzą w 2013 roku. No i teraz, czy my to przetrwamy w dobrej kondycji, wątpię. Myślę, że wtedy będzie właśnie silne spowolnienie wzrostu. Do tego dojdzie być może jeszcze podniesienie podatku VAT na 25%, bo jak dług przekroczy 55%, no to wtedy ustawa o PTU, VAT w górę i dodatkowy impuls recesyjny. Czyli minister finansów już się przygotowuje, zmienia kolejny raz definicję liczenia długu i ustawy o finansach publicznych, antycypując, że to może zaboleć. Więc ten rok jest ostatni dobry, a ci, co będą kończyli uczelnie w 13, 14, to może zaboleć, tak? Bo wtedy te bezrobocie wśród absolwentów, wśród młodych ludzi będzie jeszcze wyższe. Jest tym bardziej trzeba się domagać, żeby uczelnie dawały kompetencje, które są naprawdę potrzebne. Rozumiem, że już nie mamy miejsca na pytanie, chociaż tu władza chciała zadać. Miejsca na pytanie będą. Może w panelu będzie okazja. Tak, tak, ale mam nadzieję właśnie, że to w panelu pan marszałek także będzie miał możliwość zabrania głosu. Dziękuję serdecznie panie profesorze za to wystąpienie. Dziękuję. Zapraszam państwa na krótką 10-minutową przerwę kawową, a po niej rozpoczynamy dyskusję już taką na dobre, więc będzie więcej niż miejsce na jedno czy dwa tylko pytania.